Voices of Multicultural Australia. Stand by for the next program. Broadcasting in Polish. Dzień dobry Państwu. Ze studia Radia 2000 FM w Beirut witam Państwa Jaga Nasielska, a za konsoletą towarzyszy jej Mariusz Szudziński. Zapraszamy na audycję przygotowaną w całości przez Beatę Rumianek. Mamy dziś słoneczną, aczkolwiek słoneczko chowa się za niewielką ilością chmur, jesienną sobotę 8 marca 2014 roku. Audycji sekcji polskiej nadajemy w każdą sobotę w godzinach od 11.30 do 13.00 w paśmie 98,5 MHz na falach FM. Można nas również słuchać w internecie o dowolnej porze na naszej stronie internetowej. Podaję adres www.pl2000fmblogspot.com.au. Znajdziecie tam informacje, felietony, liczne fotografie, a także już co najmniej 190 audycji archiwalnych. Znajdziecie nas również na YouTube pod adresem pl2000fm oraz na stronie Facebooku. Oto numer telefonu do studia, który będzie czynny zaraz po zakończeniu audycji przez 15 minut. 97 15 54 11 oraz numer faksu, na który należy do piątku przysyłać ogłoszenia lokalne. 97 15 54 33. A co usłyszymy w dzisiejszej audycji? Felieton doktora Marka Baterowicza, jak powstaje imperium. Następnie Paweł Dybikowski opowie nam o podróży do Kanady i na Alaskę. Około godziny 12 Beata Rumianek przekaże nam telefoniczne wiadomości ze świata. Po dzienniku usłyszymy wywiad z Wojtkiem Jarnotem z Polonia Hawaii Tours, który opowie nam o hawajskich wulkanach. Następnie będzie spotkanie Beaty Rumianek z uroczystości w konsulacie RP w Sydney związane z rozdaniem matur. I na koniec, ponieważ dziś właśnie przypada Międzynarodowy Dzień Kobiet, przypomnimy panom o tym święcie. Zapraszamy zatem do spędzenia z nami kolejnych 87 minut, a na początek piosenka, ponieważ dzisiaj jest druga jesienna sobota, a jesień zaczęła się 1 marca, jak do tej pory jednak aura nadal letnia. Parno, bardzo ciepło i mieliśmy nawet typową letnią burzę. Ale dla przypomnienia, jakie piękne i nostalgiczne są polskie jesienie, przypomni nam Hanna Banaszak w piosence Jesienny Pan. Jesienny śmiech.
Teraz zapraszamy na felieton doktora Marka Batorowicza. Na czym powstają imperia? Felieton Marka Batorowicza. Z perspektywy dziejów łatwiej dać odpowiedź. I tak, Imperium Rzymskie powstało w drodze podbojów, praktyki prawa i hegemonii łaciny. Imperium Karola Wielkiego także dzięki sile oręża, prawom i wierze. Imperium Hiszpańskie rodziło się z miecza, zaszczepienia nowej religii i wspólnego języka. Mniej natomiast z praktyki kodeksu. Imperium francuskie powstałe z potrzeby obrony kraju było efemerydą, a nie uratował go kodeks Napoleona. A jak powstawało Imperium brytyjskie, nie trzeba nikomu wykładać w Australii. Imperium rosyjskie oparto na prochu armat, przemocy, a bez poszanowania praw. W ostatniej fazie imperialnej, tej już sowieckiej, nie szanowano nawet ikon i cerkwi. I oczywiście ludzi zamęczonych w łagrach albo zagłodzonych na Ukrainie. W starożytnym Imperium Chin szanowano prawa, a także trzeźwość, czyli inaczej mówiąc, abstynencję. Była ona zdaniem wielu w tamtej epoce jednym z filarów potęgi państwa. Oto zachowany tekst z XII wieku przed Chrystusem, podyktowany przez księcia Chu. Zapisał go wierny skryba, a zatytułowany Przeciwko opilstwu. Tak orzekł władca. Spraw, by znano w państwie mej doniosłe zalecenia. Kiedy nasz wielki, a dobrotliwy ojciec, władca Wen, położył podwaliny naszego cesarstwa na zachodzie, dniem i nocą ostrzegał swych dygnitarzy tymi słowy. Wina używajcie tylko dla ofiar. Jeśli Bóg zsyłał pomyślność ludowi, działo się tak, gdyż wina używano jedynie dla uroczystych obrządków. I tam, gdzie Bóg zesłał plagi, kraj za się uległ zamętowi, a ludzie utracili poczucie cnót, działo się tak zawsze za sprawą skłonności do wina. Takoż kiedy w małych czy wielkich państwach zarówno podobne zdarzały się klęski, oto nadużycie trunków zawsze stawało się źródłem ich upadku. Na naszych oczach upadło olbrzymie imperium, które uważano za niezniszczalne. Ba, sami jego władcy sądzili, że trwać będzie wiecznie, a nawet drogą rewolucji podbije całą planetę. A liści imperium to oparto na fałszywej ideologii, podlanej wódką tak obficie, że potop był tu nieunikniony. Imperium rządzone przez rozbitych sekretarzy trwało i tak dość długo. Pito w nim zresztą na wszystkich szczeblach, pewnie dlatego przegniły. A dzisiaj relikty tamtego imperium straszą jeszcze na antypodach reklamy stolnicznej, nieraz straszą na ulicach Sydney. Nie wiem jednak, czy w tym wypadku dużo pomoże, bo mamy wiele wódek lepszych od stolnicznej. Czy to bałkańska śliwowica, włoska grappa, czy nasza żubrówka albo jarzębiak. Zalety tych wódek nie wymagają reklamy. Jakie zatem szanse w tej konkurencji ma wspomniana powyżej stolniczna? Doprawdy chyba nieduże.
samej Rosji natomiast kwitnie kult wódki. Oto otworzono w Moskwie muzeum tego pospolitego trunku. Znajdują się w nim najstarsze flaszki po wódkach pędzonych w carskiej Rosji i wiele innych zabytków z wódczanej branży. Tylko patrzeć, a powstanie na Placu Czerwonym świątynia dla stolnicznej, w której będą odprawiać uroczyste gusła z pobrzękiwaniem szklanek napełnionych tą cieczą. Tymczasem w Chinach, zgodnie z pradawną tradycją, unika się raczej alkoholu, choć szanowano tam wino i dziś wina francuskie wkraczają triumfalnie na chiński rynek. Ale pije się tam herbatę od tysięcy lat, a wyrafinowana kuchnia sprzyja zdrowiu kolejnych pokoleń. I pewnie dlatego Chińczycy wysuną się na czoło w wyścigu imperiów. Tym bardziej, że imperium Anglosasów zaczyna poważnie kuleć, złapane w potrzasku wojny, niewojny w Iraku czy Afganistanie, a ponadto szachowane, na razie niezbyt groźnie, przez inne państwa aspirujące do statusu potęgi nuklearnej. Jak wiemy, Republika Lechistanu nie aspiruje do członkostwa w klubie atomowym. Naszą potęgą jest przecież, poza Kamilem Stochem, Justyną Kowalczyk i łyżwiarzami, żubrówka czy sporo gatunków piwa, których rodakom wymieniać nie trzeba. I tym się obronimy, zalejemy wszelkich intruzów, co by chcieli wtargnąć w nasze odwieczne granice albo w te nieco nowsze, ustalone poza naszymi plecami w Jałtańskim Traktacie Trzech Wujaszków. Tak zamazano ostatecznie kształt naszej Rzeczypospolitej wielu narodów, rozdartej niegdyś rozbiorami, które unicestwiły naszą federacyjną monarchię opartą na zbyt liberalnych prawach, przyczynach naszego upadku. Nie było to imperium, a w łonie Rzeczpospolitej tolerowano nazbyt te czynniki, które osłabiały władzę królewską i państwo. Mądry Polak po liberum veto. I patrzymy teraz bezsilnie, jak w murach Lwowa czy Wilna, odebranych nam przez Stalina z błogosławieństwem Anglosasów, panoszą się obce elementy. Podobno, jak alarmował ktoś, pewne organizacje nadal rewindykują nasze prawa do tych miast, co jest po prostu nierealne. Niestety mamy tyle szans odzyskania Lwowa, co Tatarzy deportowani na Daleki Wschód, odebrania Krymu, gdzie z kolei ścierają się obecnie Ukraińcy i Rosjanie w kolejnej odsłonie pomarańczowej rewolucji. Czy przetrwa zagrożona czołgami manewrującymi nad granicą? Janukowicz ze swej kryjówki w Rostowie nad Donem wzywa Putina do interwencji i władca Kremla musi stanąć na wysokości zadania, bo przecież już w grudniu 2013 Anno Domini panienki z Pussy Riot zgłosiły kandydaturę uwolnionego Chodorkowskiego na urząd prezydenta Rosji. W dodatku w Kijowie sen spędza mu widmo uwolnionej Julii Tymoszenko. Przegrać w starciu z kobietami? Nie jest to chyba marzeniem byłego pułkownika służb specjalnych. Ale różne mogą być wyroki dziejów i dopiero wtedy zobaczymy, na czym jeszcze powstają imperia albo dlaczego. To ma klawę życie. Oraz wyżywienie klawy. Przede wszystkim już o świcie dają mu do łóżka kawę, a do kawy jajecznicę. I gdy już podeżre zdrowo, to przynoszą mu w lektyce bardzo fajną cesarzową. Trochę stary, mówi najjaśniejsza pani. Potem ruch się robi w izbach, cesarz z łóżka wstaje liatko.
posiada sobie w złoty zygzbat, złotą golisię żyletką i świeżu łódki ogolony, rzeźko czułując się i zdrowo, wkłady ciepłe kalisony i koszulkę flanelową. A tu przyjemności same oraz niespodzianek wiele przynoszą mu panoramę WTK i karuzele. Filipinkę i sportowca i skrapiają perfumkami i może grać w salonowca z marszałkiem i ministrami. Ta cytra gra przemiłą melodyjkę, cycosz bierze z szafy litra i odbija berłem szyjkę. Potem żonę otruć każe, albo ci i chcę zakłuć stryjca. Ech, dobrze, dobrze być cesarzem, choć to świnia i krwiopijca. Paweł Dybikowski podróżuje po świecie fotografując, a dziś opowie nam o Kanadzie i Alasce. Zatem posłuchajmy piosenki North Star Alaska, a potem po opowieści Pawła usłyszymy piosenki Scotta Petersona o Kanadzie. Panie Pawle, jakie piękne żywopłoty. No właśnie, tutaj takie trochę westchnienie, robiąc to zdjęcie, tak od razu przypomniało mi się to, co mamy na co dzień w Australii, prawda, kiedy są te metalowe płoty oddzielające tutaj domostwa, tam jest to bardziej w kierunku właśnie takiej natury, żywopłoty, bardzo estetyczna rzecz. Trochę mi tutaj osobiście tego brakuje w Australii. Pięknie przycięte te żywopłoty. No właśnie, pięknie przycięte, bardzo ładne kwiatostany, piękny koloryt, także no rozkosz dla oka, tak bym powiedział. A tu mamy jakieś bardzo malowniczo położone miasteczko, tak jakby chodnik położony nad wodą na palach. Tak, sama nazwa wskazuje, tu jest Creek Street, nasz pierwszy przystanek po drodze do Anchorage. Miejscowość nazywa się tutaj Ketchikan, proszę bardzo, Ketchikan, tak. Nasz pierwszy przystanek po drodze do Anchorage, piękne miasteczko ze swoim klimatem. Akurat mieliśmy tutaj trochę deszczu, ale to też tylko nadało kolorytu i klimatu miejscowego. Bardzo sympatyczna sprawa też. Jest zresztą napisane Welcome to Alaska's First City. Dokładnie, także jest to zdaje się, wszystkie kruzy, które płyną w kierunku na północ, czy też wracają, zawsze tam się zatrzymują. Zresztą nadbrzeża są dosyć pojemne, także kilka naraz takich wycieczkowców może się zatrzymać. A tam w tle widzę market łososiowy. No łosoś to łosoś, prawda, Alaski, tak. Tak, Alaska łososiem, że tak powiem, stoi i na każdym miejscu tego dowody mieliśmy rzeczywiście. Pyszny jest. Jest fantastyczna sprawa, łosoś, zdrowa rzecz, także polecam. Przyrządzają jakoś inaczej? Czy? No akurat nie przypominam sobie, żeby on był jakoś specjalnie. Myśmy akurat nie mieli okazji, my osobiście, gdzieś skorzystać z miejscowej kuchni. W każdym bądź razie widzieliśmy
No, 1000 przetworów z łososia, także też można zobaczyć, jaki potencjał tkwi w rybie. Tutaj rzeźba The Rock z jakimiś górnikami. Tak, prawda, na Alasce też jest sporo minerałów, także tradycje tutaj kopalniane, że tak powiem, też mają swoje odzwierciedlenie. Ludzie, którzy wykuwali, prawda, ten ląd i nadawali kształt tym miejscom, zostali w jakiś sposób przez ten pomnik tam właśnie uhonorowani. A tutaj widzę Państwa nad właśnie takim rwącym potokiem. Tak, właśnie kolejna sprawa tutaj. To zdaje się, o ile dobrze pamiętam, to już kolejny nasz przystanek w stolicy Alaski, gdzie jakby zawsze wydawało się człowiekowi, że o, Alaska, no to Anchorage, ponieważ największe miasto. Ale się okazuje, nie, Anchorage nie jest stolicą Alaski. Stolicą Alaski jest Juneau, bardzo niewielka miejscowość z największym budynkiem oczywiście administracyjnym rządu Stanów Zjednoczonych. I właśnie bardzo fajnie jest sympatyczna, wciśnięta miejscowość tak pod górę i również z taką kolejką linową na miejscu, też mająca swój własny klimat. Ale tutaj widzę już troszkę chłodniej, bo żona w kurteczce. Tak, tutaj już coraz bardziej na północ, w tle tutaj mamy... Lodowiec? Tak, to jest lodowiec. Takim właśnie kolorycie bardzo specyficznym. Taki niebieski kolor, który po prostu wywołuje załamujące się światło na pokrywie lodowej, gdzie lód ten jest strasznie ściśnięty. I to jest właśnie nam to powiedziano, że ten taki niebieskawy kolor, który można notabene spotkać na fladze Argentyny, też lodowcami stoi właśnie stąd się bierze. Też nie wiedziałem o tym, właśnie podróże kształcą. Także właśnie ten niebieski kolor taki specyficzny, taki trochę w turkus wchodzący, to właśnie wynika z tego. A tutaj czyżby Państwo przesiedli się do Subaru? No nie, to jest po prostu też kolejny samochód, który gdzieś my tam mieli okazję zobaczyć, prawda? Rejestracja Alaski. Alaski, także odbak. No a tutaj kolejne zdjęcie, właśnie miejscowi mieszkańcy nad rzeką, polujący na łososie. Rzeczywiście dorodne sztuki okazy, grubo ponad pół metra i bardzo, bardzo tutaj popularny sposób spędzania wolnego czasu. I jakieś stoiska po drodze? Tak, tutaj stoiska na zdjęciu mamy akurat agencji turystycznych, które po prostu sprzedają nam na lądzie, tak, czy oglądanie, prawda, wielorybów, czy jakiś nawet lot helikopterem na lodowiec. Pełna oferta tutaj, biur podróży. I to jest nawet, można powiedzieć, taka wskazówka dla kogoś, kto może będzie w przyszłości też korzystał, czy gdzieś wybierał się w jakąś podróż. Zawsze lepiej jest korzystać z ofert właśnie miejscowych biur, gdzie powiedzmy można to samo nabyć wcześniej na pokładzie statku, ale zawsze miejmy tą świadomość, że miejscowi zawsze to samo mogą nam zaoferować za mniejsze pieniądze, taniej, gdzie jest po prostu większa konkurencja i mamy wybór. Zawsze można się też trochę potargować, gdzie powiedzmy oficjalnie poprzez biuro podróży takie na statku agenta nie jest to niemożliwe. Nie jest absolutnie. No widzę właśnie tutaj ceny, na przykład wycieczka z narratorem na lodowiec kosztuje $8. Z kolei autobusem jakimś 19, a całe miasto i lodowiec 30. No to dostępne. Także tak, jak najbardziej to wszystko jest w zasięgu naszych kieszeni i jak najbardziej tutaj była to zupełnie popularna rzecz. I kolejne miasteczko? To jest właśnie stolica Alaski, tak niepozornie Juneau. Miejscowość bardzo sympatyczni również mieszkańcy, nawet osobiście pan policjant przejeżdżał swoim four-wheel drive'em i jak najbardziej zatrzymał się, pozwolił sobie z nami zrobić zdjęcie, nawet nam taką plakietkę miejscowej policji wręczył, także no bardzo sympatyczna sprawa, jak najbardziej widać, turyści są mile widziani. Przyjaźni mieszkańcy są tam. Tak, bardzo i jak mówię, no super, super wrażenia. Ale uwielbiam ten samochód policyjny z rysunkiem gór w tle. No więc właśnie. Po prostu policji. Tak jest, niby policja, poważna sprawa, ale jak najbardziej nawiązanie do natury tutaj i wszyscy tacy bardzo, bardzo przyjaźnie nastawieni.
I to daje się odczuć na co dzień. Panie Pawle, pan widzę zapisał się na Uniwersytet Alaski. No akurat tak, widać piękne drzwi do uniwersytetu. Akurat jest tutaj, był taki sympatyczny napis. Skorzystałem do tego, zrobiłem sobie zdjęcie jako... To Alaska, I go north to Russia's own. Big Sam left Seattle in the year of 92. With George Pratt, his toddler, and brother Billy too. They crossed the Yukon River and found the Bonanza Gold. Below that old white mountain, just a little southeast of Nome. Sam crossed the majestic mountains to the valleys far below. He talked to his team of huskies as he mushed on through the snow. With the northern lights a-running wild in the land of the midnight sun. Yes, Sam McCord was a mighty man in the year of 1901. Where the river is winding, big nuggets they're finding. North to Alaska, they're going north to Russia's own. Way up north, Alaska, way up north. North to Alaska, they're going north to Russia's own. North to Alaska, they're going north to Russia's own. George turned to Sam with his gold in his hand. Said, Sam, you're looking at a lonely, lonely man. I'd trade all the gold that's buried in this land for one small band of gold to place on sweet little Jimmy's hand. 'Cause a man needs a woman to love him all the time. Remember, Sam, a true love is so hard to find. I'd build for my Jenny a honeymoon home below that old white mountain, just a little southeast of Nome, where the river is winding, big nuggets they're finding. North to Alaska, go north to Russia's own. North to Alaska, to go north, the rush is on. Way up north, way up north, way up north. I have walked on the strand of the Grand Banks of Newfoundland, lazed on the ridge of the Miramichi, seen the waves tear and roar at the stone coast of Labrador, watched them roll back to the great northern sea. I have welcomed the dawn from the fields of Saskatchewan, followed the sun to the Vancouver shore, watched it climb shiny new up the snow peaks of Caribou, up to the clouds where the wild Rockies soar. From the Vancouver Islands to the Alberta Highlands, across the prairies, the lakes, to Ontario's towers, from the sound of Mount Royal's chimes, up to the Maritimes, something to say about this land of fun. I have wandered my way to the wild wood of Hudson Bay, in my toes to Quebec's morning dew, where the sweet summer breeze kissed the leaves of the maple trees, sharing this song that I'm singing with you. I have felt in my heart something I thought might never start, a song deep inside that I felt all along, a voice of you and me that has grown into harmony, giving this world a lesson in. From the Vancouver Islands to the Alberta Highlands, across the prairies, the lakes, to Ontario's towers, from the sound of Mount Royal's chimes, up to the Maritimes, something to sing about this land of fun. Yes, there's something to sing about, tune up the string about, call out and call.
chorus or quietly hum of a land that's still young with a ballad that's still unsung, telling the promise of great things to come. I'm talking Vancouver Islands to the Alberta Highlands, across the ferries, the lakes, to Ontario's towers, the sound of my words shines up to the Maritimes. Something to sing about this land of mine. I'm talking Vancouver Islands to the Alberta Highlands, across the ferries, the lakes, to Ontario's towers, the sound of my words. Przegląd wydarzeń tygodnia. Sejm przez aklamację przyjął uchwałę o solidarności z Ukrainą. Jedynym prawomocnym rządem Ukrainy jest rząd premiera Arsenija Jaceniuka, wyłoniony przez legalnie wybrany parlament, powiedział premier Donald Tusk w Sejmie, który zebrał się, by przyjąć uchwałę o solidarności z Ukrainą. Posłowie uczynili to przez aklamację w obecności ambasadorów Ukrainy i USA, Marki Jana Marskiego i Stevena Mula. Ukraina jest wolnym i suwerennym państwem. Polityczno-wojskowe działania Rosji wobec Ukrainy, zwłaszcza Krymu, są naruszeniem praw suwerennego państwa i oznaczają m.in. pogwałcenie przez Rosję Karty Narodów Zjednoczonych, napisano w przyjętej w środę przez Sejm uchwale w sprawie Ukrainy. To jest wyjątkowy dzień dla naszych polsko-ukraińskich relacji, powiedział w Sejmie Marki Jan Malski, ambasador Ukrainy w Polsce. Dodał, że głosem narodu polskiego Sejm wsparł walkę narodu ukraińskiego o wolność, suwerenność i integralność Ukrainy. Władze Krymu zwróciły się do prezydenta Władimira Putina i rosyjskiego parlamentu o sprawdzenie prawnych możliwości przyłączenia Półwyspu do Rosji. Jednocześnie lokalny parlament Krymu opowiedział się za takim rozwiązaniem. Na referendum w sprawie zwiększenia pełnomocnictw autonomii Krymu postawione zostaną dwa pytania o ewentualnym wejściu Krymu w skład Federacji Rosyjskiej i przywróceniu konstytucji Krymu z 1992 roku, poinformowały w czwartek władze krymskiej autonomii. Ta informacja lotem błyskawicy obiegła cały świat. Jedni mówią, że to cud, stacja na użytek mediów. Niejedno nie ulega wątpliwości, ikony w Rosji i na Ukrainie płaczą. Według wiernych to nieomylny zwiastun nadciągającego nieszczęścia. Historycy religii nie mają gotowego tłumaczenia. O ikonie roniącej oleiste łzy poinformował prywatny kanał Mega News Russia. Miało to mieć miejsce w rosyjskim Syktykwarze. W czasie nabożeństwa w katedrze świętego Stefana kroplami namaszczono wiernych, co potwierdził reporterowi duchowny. Naukowcom, którzy w różnych laboratoriach badali te kropelki, nie udało się ustalić ich składu, a więc jest to zjawisko nadprzyrodzone, mówił ksiądz. Do listy miast, w których pojawiły się płaczące ikony, dołączyły inne rosyjskie, ale też i ukraińskie. Pieczora, Rostów nad Donem, Nowokuźniec, Odessa, Maniawa i Rowne. Dziennikarze przypominają, że masowe płakanie ikon było z reguły odnotowywane w Rosji w przededniu tragedii, na przykład przed rewolucją 1917 roku. Lwia część rosyjskich mediów w ostatnich dniach bierze stronę Władimira Putina. Pojawiają się m.in. opinie, że sankcje wcale nie są groźne, a świat nie docenia działań rosyjskiego przywódcy. Politolodzy przekonują na łamach prasy, że nikt nie poświęci się dla Ukrainy. Czytamy też, że Rosjanie nie chcą wojny, ale potrafią walczyć. NATO ogranicza współpracę z Rosją, poinformował o tym sekretarz generalny Sojuszu Anders Fogh Rasmussen. Taka decyzja zapadła po spotkaniu ambasadorów z NATO z rosyjskim odpowiednikiem w Brukseli. Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie wysłała na Krym na zaproszenie ukraińskich władz misję obserwatorów wojskowych z 15 państw. Misja miała wyruszyć już w środę, miało w niej wziąć udział dwóch polskich oficerów. Misja 35 obserwatorów wojskowych z 18 państw, w tym Polski, jest nieuzbrojona, a jej celem jest monitorowanie aktywności militarnej Rosji. Podstawą misji jest rozdział trzeciego dokumentu wiedeńskiego z 2011 roku o środkach budowy zaufania i bezpieczeństwa. Przewiduje on możliwość zaproszenia wizytatorów w celu rozwiania obaw związanych z nadzwyczajną aktywnością wojskową. To pierwszy przypadek wykorzystania tego mechanizmu. Do Polski ma przylecieć 12 samolotów wielozadaniowych F-16 i 300 żołnierzy personelu technicznego, poinformował szef MON Tomasz Semioniak na wspólnej konferencji prasowej z ambasadorem USA Stevenem Mullem. W poniedziałek do Polski przylatują amerykańskie samoloty i żołnierze, którzy będą przeprowadzali tam ćwiczenia. Ale będą tak długo, jak będzie to potrzebne, możemy mieć poczucie bezpieczeństwa, stwierdziła rzeczniczka rządu Małgorzata Kidawa-Błońska, gość programu dziś wieczorem w Telewizji Polskiej. Rzeczniczka ujawiła, że Polska wiedziała wcześniej o tym, że Rosja będzie nam przypisywać szkolenie bojowników z Majdanu.
Ochrona granicy została wzmocniona w jednym miejscu. W ciągu tygodnia jesteśmy w stanie postawić obóz dla kilku tysięcy uchodźców, powiedział po briefingu szef MSW Bartłomiej Sienkiewicz. Odwiedził medykę oraz poligon wojskowy w Nowej Dębie, gdzie planowane jest, gdyby zaszła taka konieczność, utworzenie tymczasowego obozowiska dla uchodźców. 175 godzin... tygodniowo bez przerwy. To nowy polski rekord pracy lekarza. Według raportu PIP między kolejnymi etatami, dyżurami i prywatnymi gabinetami medycy mają coraz mniej sił, by porządnie leczyć pacjentów, alarmuje Metro. Przepracowanie lekarzy może zagrażać pacjentom. Problem jest w całej Polsce, potwierdzają najnowsze dane Państwowej Inspekcji Pracy. Proces o usiłowanie kradzieży ze sklepu sałatki warzywnej za 2 zł i 99 groszy przez 75-latkę chorą na Alzheimera toczy się przed sądem w Świdniku. Koszty procesu mogą być setki razy wyższe od sałatki, bo sąd powołał biegłego oraz prawnika z urzędu. Na pozór absurdalna sprawa jest w rzeczywistości skomplikowanym problemem prawnym. Sąd Okręgowy w Rzeszowie uznał w poniedziałek Mariusza T. za osobę stwarzającą zagrożenie i nakazał umieścić go w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym. Postanowienie jest nieprawomocne. Pełnomocnik T. zapowiedział apelację. Mariusz T. został skazany w 1989 roku za zabójstwo 4 chłopców na karę śmierci, zamieniałem potem na 25 lat więzienia. Opuścił więzienie 11 lutego tego roku. Po zakończeniu kary przebywa na wolności. To było największe tego typu badanie na świecie. W Bałtyku umieszczono ponad 300 detektorów, które przez 2 lata rejestrowały dźwięki morświnów. Naukowcy chcieli poznać, w których rejonach morza jest największe zagęszczenie tych wyjątkowo rzadkich ssaków. Bałtycka populacja morświna uznana została w 2008 roku za krytycznie zagrożoną wyginięciem. Ci kuzyni delfinów są bardzo wrażliwi na hałas i zanieczyszczenia. Giną poza tym w rybackich sieciach. Film Steve'a McQueena Zniewolony 12 Years a Slave dostał Oscara w kategorii Najlepszy Film. Cate Blanchett otrzymała statuetkę w kategorii Najlepsza Główna Rola Kobieca. Wyróżniono ją za kreację w filmie Blue Jasmine. Statuetkę za główną rolę męską za kreację w filmie Witaj w klubie otrzymał Matthew McConaughey. W nocy w Los Angeles odbyła się 86. ceremonia wręczenia nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej. Grawitacja została nagrodzona Oscarem za najlepszą reżyserię. Statuetkę otrzymał Alfonso Cuarón. Czytaj, film nagrodzono także Oscarami w kategorii Najlepsze efekty specjalne. Włoski komediodramat Wielkie Piękno La Grande Bellezza w reżyserii Paolo Sorrentino otrzymał Oscara dla najlepszego obrazu nieanglojęzycznego. Nowoczesne technologie w służbie osobom starszym. Elektroniczny awatar pomoże osobom starszym żyć niezależnie we własnych domach. Elektroniczny opiekun przypomni również o lekarstwie. Jeden z twórców prototypów awatara powiedział, że opiekun będzie mógł analizować wypowiedzi danej osoby, gesty, mimikę, aby wykrywać nastrój i formułować właściwe wypowiedzi. Ponadto system ma być łatwy w obsłudze i wymagać większych umiejętności niż włączenie telewizora. Polska badaczka dr Marta Łuksza, pracująca na Uniwersytecie w Columbia w Nowym Jorku, opracowała nowy, bardziej precyzyjny model prognozowania wirusów grypy w kolejnym sezonie. Informuje o tym prestiżowy tygodnik Nature. Odkrycie to pozwoli przygotować jeszcze bardziej skuteczne szczepionki przeciwko grypie sezonowej. Co roku muszą być one opracowywane na nowo, ponieważ wirusy grypy ulegają ciągłej mutacji. Czasami zdarza się jednak, że mimo stosowanych od wielu lat prognoz, zaplanowane preparaty są mniej skuteczne, gdyż nie w pełni udało się je dopasować do zmieniających się patogenów grypy. Wykopaliskom w Pompejach grozi całkowite zniszczenie, alarmują eksperci i coraz głośniej domagają się natychmiastowego ratowania ruin starożytnego miasta. Premier Włoch Matteo Renzi zachęca przedsiębiorców do angażowania się w tę sprawę. Włoskie media zwracają uwagę na paradoksalną sytuację kultury w kraju, gdy całe Włochy hucznie świętują przyznanie Oscara filmowi Wielkie Piękno Paolo Sorrentino. W Pompejach niemal każdego dnia, a zwłaszcza po ulewnych deszczach, wali się kolejny fragment ruin miasta. W środę 5 marca przypadł Dzień Dentysty. Okazuje się, że tylko 25% Polaków myje zęby dłużej niż 3 minuty, a prawie 1 000 000 nigdy nie posiadało swojej szczoteczki do zębów. W paryskim szpitalu imienia Georges Pompidou zmarł w niedzielę 76-letni pacjent, któremu w grudniu ubiegłego roku wszczepiono po raz pierwszy na świecie sztuczne serce, poinformowały w poniedziałek wieczorem władze kliniki.
Było blisko, ale zgodnie z zapowiedziami naukowców nic się nie stało. Obok Ziemi przeleciała asteroida, była bliżej niż Księżyc, a zachowała bezpieczny dystans. W nocy minęła Ziemię w odległości 350 tysięcy kilometrów. Obserwowali ją m.in. włoscy astronomi, m.in. dr Gianluca Massi. Czyny pedofila są straszne, gdyż pozostawiają głębokie rany, powiedział papież Franciszek w wywiadzie dla dziennika Corriere della Sella. W opublikowanej w środę rozmowie podkreślił, że Kościół wiele uczynił w walce z tymi przestępstwami. Dodał, Kościół katolicki może być jedyną instytucją publiczną, która uaktywniła się w sposób jawny i odpowiedzialny. Nikt nie zrobił więcej, a jednak Kościół jako jedyny jest atakowany. Do nieprawdopodobnej walki doszło między wężem a krokodylem kilka dni temu w Queensland w Australii. Świadkowie sfotografowali batalię, która trwała ponad 4 godziny. Ostateczne zwycięstwo odniósł wąż, który połknął krokodyla. Amerykańscy lekarze informują o pokonaniu wirusa HIV u noworodka. Dziecku podawano leki antyretrowirusowe. To drugi taki przypadek w historii. Nie tylko cukiernicy mają za sobą nieprzespaną noc. W warszawskiej cukierni na świeżego ponczusia trzeba było czekać ponad 3 godziny. Zdjęcie, które można znaleźć na stronie telewizji Info, TVP Info, pokazuje kolejki, jakie były w mieście przed cukierniami. Bo w zeszły czwartek mieliśmy tłusty czwartek. Tą wiadomością żegnam się z Państwem. Do usłyszenia za tydzień. Lubisz dobre wędliny o polskim smaku? A może jeszcze chleb, ciasta, polskie słodycze, ogórki, kapustę kiszoną? Koniecznie wstąp do sklepu Polones. Z polskimi wyrobami. 49 R. Louis Street w Chester Hill. Telefon 96-449280. Sklep otwarty od środy do soboty. Wszystko kupisz przy miłej obsłudze. Wszystkie wyroby są świeże, chude, bardzo smaczne. I tanie! Pamiętajcie, Polones, telefon 96-44-9280. Delikatesy Polones, sponsor Radia 2000 FM. Wybierasz się do kraju? Chcesz wypocząć na wyspach? Posłuchaj nas, kochany, sprawa jest oczywista. Tylko Magna Carta, gdzie pomoc i uśmiech, czas się twój szanuje. Magna Carta Travel. Dziewczyny tam miłej, podróż mniej kosztuje. Cóż, tak mówią klienci i chyba to prawda. Bo wszystko tam załatwisz, konta nie zrujnujesz, a w biurze gdy jesteś, jak w domu się czujesz. Magna Carta Travel, najstarsza polska agencja turystyczna rękojmią twojego bezpiecznego i udanego wypoczynku. Adres? Albert Road numer 2 tuż przy stacji kolejowej w Stratfield. Telefon 976-9964 oraz 9746-9895. Twoja podróż nic nie warta bez pomocy Magna Carta. Magna Carta Travel, sponsor Radio 2000 FM. Słuchacie Radia 2000 FM 98.5. You're listening to Radio 2000 FM 98.5. A teraz zapraszamy na opowieść Wojtka Jarnota z Polonia Hawaii Tours o wulkanie. Znajdujemy się na szczycie wulkanu Halakala. Dziękuję bardzo. A był to głos pana Wojtka Żarno z Polonia. Hawaii Polonia Tours w Honolulu. Jedyna polska firma turystyczna na hawajskich wyspach. Dziękuję która bardzo. Obsługuje Polaków w języku polskim. Tak jak my mówimy na łamanym języku polskim, my prawie bez akcentu mówimy. Bardzo dobrze Państwo mówią. Panie Wojtku, jesteśmy na szczycie wulkanu. To, co przede mną jest, to krater? Tak, na szczycie tego wulkanu jest ogromny krater. Krater rozmiaru mniej więcej 7,5 mili długi, 2,5 mili szeroki. Na kilometry to jest? Dużo. 12 kilometrów chyba długości i chyba 4 kilometry szerokości. Tak duży krater, że można by cały Manhattan wziąć i postawić w środku tego krateru i by się zmieścił. Okay? Prawdopodobnie wysokością by jeszcze wystawał ponad poziom, na którym jesteśmy. Widok, który przedstawia się tutaj, jest uważany jednym z piękniejszych widoków świata.
No rzeczywiście, te na dnie krateru to są takie jakby wydmy piaskowe, czy jakieś... To są stożki wulkaniczne, to co pozostało po wybuchu. Ostatnio ten wulkan wybuchł prawdopodobnie około 1000 lat temu. No i to są pozostałości tego wybuchu. Ogromna ilość lawy spłynęła w kierunku miasteczka Hana. No i ostatnio wyciekała lawa z niego w 1790 roku. Ale rzeczywiście tutaj na szczycie ostatni wybuch był ponad 1000 lat temu. No. Czyli ta lawa, która wyciekała, to były jakieś El Babu czy jakieś Lava Babu? Nie, to były wybuchy powulkaniczne zbiorników lawy, które pozostały po jednym z wcześniejszych wybuchów. No. Czyli ten wulkan jest właściwie wygasły, można powiedzieć. Jak najbardziej. Jest wygasły i miejmy nadzieję, że pozostanie wygasłym do czasu, gdy przyjdzie nam zjechać. Właśnie miałam to powiedzieć, że mam nadzieję też taką. Tu jest napisane... Halakala. Halakala, House of the Sun. Czy to w języku hawajskim? Halakala to znaczy dom słońca. Dom słońca dlatego, że legenda hawajska mówi, że Bóg Maui kiedyś pojmał słońce i przywiązał słońce nad tym kraterem i cały czas było światło. Przez wiele, wiele lat cały czas było słonecznie. No i potem odpuścił to słońce i w tej chwili dlatego mamy nam dzień i wstaje co rano jeszcze słońce. Nie dodałam, właściwie nie powiedziałam na początku, że jesteśmy na wyspie Maui, która jest... drugą co do większości wyspą hawajską, jest złożoną z dwóch ogromnych wulkanów, które wyszły nad powierzchnię oceanu. Prawdopodobnie ten wulkan jest największą górą świata, nie? Nie najwyższą, ale największą, jeżeli chodzi o objętość, bo poza brzegami tej wyspy on idzie na dno jeszcze około 5-6 kilometrów, nie? Do dna. Także ogromna, ogromna góra. Czyli to jest największa, jeżeli chodzi o objętość, jakby, objętość, tak? Ale nie najwyższa. Nie najwyższa. Najwyższa nawet jest mierząc od dna oceanu. Nawet od dna oceanu. Najwyższą górą świata niewielu ludzi wie. Na następnej wyspie, na dużej wyspie jest wulkan Mauna Kea. Wygasły około 5000 lat. No i on jest 4205 metrów nad poziom oceanu. Natomiast z dna licząc ma wysokość bezwzględną około 11 kilometrów i uważany jest za najwyższą górą świata, licząc z dna. Czyli legenda mówi, że Bóg tej wyspy Maui uwiązał tutaj słońce, tak? Czy to jest jeden z bogów? Jak to tutaj wygląda na Hawajach? Hawajczycy mieli wielu bogów, bogata kultura, także mieliśmy około bogów, półbogów, bo niektórzy bogowie grzeszyli śmiertelnymi obywatelami. No i w ten sposób półbogowie, ćwierćbogowie i około 1500 bogów, ale Maui był jeden z głównych bogów. Nie? Maui był jednym z głównych bogów i nawiasem mówiąc, uczeni żyją w takiej iluzji, że wyspy hawajskie zostały wybudowane przez wulkany. Natomiast prawda jest taka, że pewnego razu Bóg Maui popłynął na ryby i wziął ze sobą dwóch ze swoich najsilniejszych wojowników. No i tradycyjnie po hawajsku Bóg Maui zarzucał sieć. Sieć opadała z ciężarkami ku dnu. Z czasem, gdy objęła jakąś rybę, Bóg wyciągał tą sieć i otwierał i w sieci tam co złowił, wyciągał na łódkę. Natomiast ci wojownicy wiosłowali. W pewnym momencie Bóg Maui zarzucił sieć i pojął coś tak ogromnego i tak ciężkiego, że nie mógł sobie z tym dać rady. No i kazał swoim wojownikom wiosłować tak silnie i tak szybko, jakby ich życie od tego zależało. I oni ciągną, wiosłują, Bóg Maui ciągnie sieć, ciągnie, wyciąga, co się okazało, sieć się zaczepiła o dno i w ten sposób wyciągnął na powierzchnię oceanu wyspy hawajskie. Czyli to w ogóle nie wulkany żadne, tylko to Bóg Maui. Nie, oczywiście. No, tylko ci dzicy ateiści, którzy nie wierzą w naszych bogów, takie historyjki wymyślają sobie o wulkanach. Tak jest. Droga na ten wulkan była dosyć, powiedziałabym, komfortowa, zważywszy, że jesteśmy tak wysoko. Tak, jest to. Hawajczycy przychodzili tutaj już ponad 1000 lat temu na szczytołek tej góry, bo tutaj wzgórze z prawej strony się nazywa Białe Wzgórze. Dlaczego się nazywa Białe? Zresztą tutaj ten kamień przed nami tak samo ma taką białą patynę.
No, otóż to jest bazalt. Bazalt, który formułował się w głębi ziemi i zastygła lawa pod dużym ciśnieniem została wyrzucona na powierzchnię przy jednym z wybuchów. No i Hawajczycy, którzy pomimo tego, że mieli dość wysoką cywilizację i kulturę, nie było tutaj żadnych metali, nie było możliwości nawet robienia metalu, także żyli w epoce kamienia i przychodzili tutaj łupać ten bazalt, ten kamień, żeby robić sobie topory, noże, ostrza do noży, różne instrumenty i tak dalej. Także ta droga była już wydeptana prawdopodobnie przez Hawajczyków. No a od początku XX wieku były tutaj postawione obserwatoria astronomiczne, meteorologiczne, no i z czasem zostało to, w początku XX wieku został to utworzony ten park narodowy. Jesteśmy na szczycie, gdzie jest Haleakala, Park Narodowy Wulkanu. Ja panu powiem, że tą drogą to bym miała trochę pietra jechać, bo tak troszeczkę spadziście było po bokach, jak się patrzyłam przez okno. Zasada jest taka, żeby nie prowadzić samochodu szybciej niż twój anioł stróż może latać, nie? I wtedy wszystko jest okej. Okay. Wtedy jesteśmy bezpieczni. Bo prowadzić w spadochronie to nie jest dość dobrze, nie jest wygodnie. Zalecił pan też, zanim wjechaliśmy na górę, żeby nabrać powietrza w kieszenie i poddychać sobie. Tak, jak najbardziej, bo jest tutaj rozrzedzone powietrze. No i jeżeli chodzić, to lepiej powoli, biegać raczej nie i ostrożnie, bo jesteśmy na wysokości 3 kilometrów w tej chwili. Nie? Tak, ale szkoda, że Państwo tego nie widzą, ale można będzie zobaczyć zdjęcia na naszej stronie internetowej, także zachęcam, bo naprawdę widok jest zapierający dech w piersiach. Ta różnokolorowa lawa, która tutaj wypłynęła 1000 lat temu pewnie i zastygła właśnie w tych różnych kolorach, to po prostu księżycowy krajobraz, prawda? Absolutnie, księżycowy krajobraz i nawiasem mówiąc, nie wiem czy na tym wulkanie, ale wiem dokładnie, że na wulkanie, na dużej wyspie, gdy NASA przygotowywała Land Rovers, te lunochody amerykańskie, które po księżycu potem, czy po Marsie podróżowały, to właśnie testy robili na dużej wyspie, tych wulkanicznych stożkach i w tej rozkruszonej lawie. Nie? Ale powiem panu, że to tak z daleka wygląda, jakby to był taki sypki piasek, ale to zdaje się jest skała. No, dużo jest skały, ale dużo jest też erozja, po prostu rozkruszyła i ta skała, w wielu miejscach ta skała jest przykryta po prostu rozkruszoną lawą już, nie? Na taki piasek. Fajne uczucie, bo jesteśmy ponad chmurami. Tak, jak najbardziej ponad chmurami, ponad poziomem, nad którym latają samoloty. No, bliżej nieba jesteśmy. Nie? Jesteśmy, ale może zjedźmy na dół, żeby jednak ten wulkan się nie obudził, zanim zjedziemy. Jak najbardziej.
polskie matury. Sprawozdanie z uroczystości, które odbyło się w konsulacie RP w Sydney. Jesteśmy na rozdaniu dyplomów maturalnych w konsulacie Rzeczpospolitej. Rozmawiam z panem profesorem Sewerynem Ozdowskim. Witam na naszej antenie. Kłaniam się. Czy mógłby pan jeszcze raz to powtórzyć, co pan powiedział, że pan gratuluje rodzicom? Well, to jest wspaniała okazja, gdy człowiek patrzy na tylu młodych ludzi, którzy zdali matury z polskiego. To oznacza, że nie tylko oni ciężko pracowali, ale to znaczy się, że pracowali ich rodzice przede wszystkim, a tak samo być może rodzeństwo, bo to były lata poświęceń całej rodziny, żeby tą polskość utrzymać i język polski utrzymać. I dlatego serdecznie gratulowałem nie tylko absolwentom, ale i rodzinom, bo to był wspólny wysiłek. A polska historia dziwnymi drogami chodzi i jak się patrzy przez te ostatnie 200 lat, Polacy byli często poza Polską, a nadal tą polskość utrzymywali, dla Polski pracowali, w momentach krytycznych byli pomocni, gdy pierwsza wojna światowa się skończyła. Paderewski został pierwszym premierem, a to słynny pianista, który większość czasu spędzał poza Polską, czy Dmowski, który w Paryżu negocjował układy na temat granic polskich, czy szereg innych osób, czy chociażby teraz, jak pomagaliśmy Polsce w okresie Solidarności, stanu wojennego, no i później. Dlatego jest ważne, żeby tą polskość utrzymywać także poza granicami i jest ważne, żeby to robić z pewnym uśmiechem, z pewną zabawą, a to tylko młodzież to umie robić. Pan jeszcze tak bardzo słusznie powiedział, że mieszkamy w Australii i powinniśmy nie tylko utrzymywać Polskę, czy zamykać się w polskich gettach, ale być otwarci. To jest prawda. Ja widziałem szereg Polaków, młodych Polaków w Anglii w latach 60. To była druga generacja, która w pewnym sensie odrzuciła polskość. Nie mówię, że to wszyscy zrobili, ale znam takie osoby, które to odrzuciły, bo za wszelką cenę chciały zostać Anglikami. W życiu tak to nie pracuje. Po prostu każdy z nas ma korzenie. Te korzenie mogą być różne, ale trzeba być z tego dumnym, trzeba tego się trzymać, bo te korzenie to nie tylko przynależność narodowa, to jest olbrzymia wiedza historyczna, to jest olbrzymie doświadczenie kulturowe, to są wzory kulturowe, które można przenieść na każde inne społeczeństwo. Co jest tak samo ważne w takim społeczeństwie jak Australia, gdzie mamy bardzo silną konkurencję między różnymi grupami etnicznymi. Ta różna kultura, jak się zna, może przynieść inne rozwiązania, inne wzory, inne zachowania, które mogą właśnie dostarczyć tej wygranej. Jeżeli patrzę z powrotem na moją karierę, czy na urzędach publicznych, czy w polityce, to muszę powiedzieć, polskość mi zawsze pomagała. Polskość mi polegała dlatego, że byłem inny, że miałem inne poglądy, że mogłem walczyć o sprawy, które były dla nich też oczywiste. I dlatego sugeruję, że młodzi ludzie, ci, którzy są tutaj, którzy wybrali, żeby utrzymywać tą polskość i te korzenie, zajdą w życiu dużo dalej niż ci, którzy za wszelką cenę odrzucili to i chcą wejść w społeczeństwo australijskie. Panie profesorze, dziękuję za te słowa. Dziękuję, że pan z nami jest. Jestem mamą jednego z tegorocznych maturzystów i co tu dużo mówić, jestem z niego dumna. Rozmawiam z panią Marianną Łacek, nauczycielką, którą tak lubią nasze dzieci, która prowadziła całą maturalną, 11. i maturalną klasę. Dzień dobry, pani Marianno. To prawdziwa przyjemność dla mnie, że mogłam mieć kontakt z takimi wspaniałymi, młodymi, polskimi ludźmi. Uczniowie byli doskonali. Klasa zawsze była
bardzo ożywiona. Pełno było żartów, śmiechu, ale oczywiście tak samo było niezwykle takie serio podejście do uczenia się. Najlepszy dowód, że zdali tak dobrze maturę, że aż dwoje z nich umieszczonych zostało na liście honorowej w Heraldzie, dwoje z tej klasy. To jest naprawdę wielki, wielki zaszczyt, że mamy taką wspaniałą naszą młodzież. Szczególnie, że oni nie tylko chodzili do polskiej szkoły, ale tak samo udzielali się społecznie. No, mamy tutaj Bartka Dziubińskiego, który przecież przez całe dwa lata chodzenia do senior class, do 11, 12 klasy polskiego, tak samo zaangażowany był w prowadzeniu audycji Radia 2000 FM. To właśnie dzięki mamie, która potrafiła pogodzić wszystko i zachęcić syna do tego, że w ciągu 24 godzin, jakie mamy na dobę, można wykonać 26 różnych prac i robić je bardzo dobrze. Tutaj chciałam bardzo serdecznie pani Beatce podziękować za to, że miałam przyjemność uczenia takiego wspaniałego, wspaniałego chłopca, jakim jest Bartek. Dziękuję pani Marianno, nie wiem, czy zasługuje. Teraz cieszę się bardzo, że mój kontakt utrzymuję w dalszym ciągu z rodziną, ze względu na to, że Julia znowu jest w 11 klasie. Dzisiaj pokazało się właśnie to, że ta młodzież potrafi nie tylko się uczyć, ale potrafią się ze sobą przyjaźnić, rozmawiać, bawić. Właśnie zgłosili się tutaj do konsulatu polskiego razem ze swoimi rodzicami, często również i z dziadkami, aby odebrać dyplomy z rąk pani konsul, dyplomy ukończenia matury z języka polskiego. To jest wspaniałe, pamiątka dla nich na całe życie i takie potwierdzenie ich polskości. To już nie tylko, że czują się Polakami, że mówią po polsku, ale przed całym światem do końca życia mogą się okazać tym, że zdawali maturę z języka polskiego i zdali ją bardzo, bardzo dobrze. I jeszcze raz podkreślam, to przede wszystkim zasługa rodziców. To rodzice, którzy tworzą fundamenty. Natomiast my, nauczyciele, staramy się to tylko doszlifować i doprowadzić do matury, aby tę maturę zdali bardzo dobrze. Dlatego dziękuję bardzo wszystkim rodzicom, nawet i tym, którzy dzisiaj nie mogli tutaj przyjść, ponieważ dzieci studiują już poza Sydney. Im również dziękuję i czekamy na dalsze propagowanie naszej szkoły, abyśmy mogli kolejne rzesze polskich prowadzić na uniwersytety. Pani Marion, no bardzo pani dziękuję. Chciałam też dodać, że miała pani wzruszającą mowę do nas wszystkich i do maturzystów o tym słońcu, które świeci nad chmurami. No właśnie, dlatego, że to było z mojego własnego doświadczenia. Kiedy wyjeżdżając do Polski, wsiadaliśmy do samolotu tutaj w Sydney, padał deszcz, było pochmurno, taka nieprzyjemna atmosfera, ale po 20 paru minutach, kiedy samolot wzbił się do góry, było błękitne niebo, było słońce i w ten czas mnie olśniło, że przecież wystarczy się wzbić trochę do góry, aby nie pełzać po ziemi i w ten czas nad każdym z nas zaświeci słońce, abyśmy tylko mieli tyle siły, żeby się wzbić do góry. I tego Państwu życzę, aby nigdy Państwa nie opuszczał optymizm, tak jak nie opuszcza naszych maturzystów. Na naszej antenie witam również panią konsul Reginę Jurkowską. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani konsul, to pani pierwsza matura tutaj w Sydney. Tak, tak, pierwsza matura, ale już dodam, że byłam wcześniej na balu maturalnym z tymi samymi maturzystami, także ogromnie się cieszę, że spotykając się w tym samym gronie osób mogę gościć ich w konsulacie. Dziękujemy za zorganizowanie tej imprezy, bo to rzeczywiście tak podkreśla wagę. Myślę, że nasza młodzież tak bardziej jeszcze doceni fakt posiadania polskiej matury. No jest to egzamin językowy, prawda? Bo to jest tak postrzegane przez Polskę. Tak, to jest egzamin językowy.
Bardzo się cieszę, że to Państwo doceniacie i że maturzyści to doceniają, bo to rzeczywiście ma też taki wymiar symboliczny. Ten dyplom konsula generalnego można sobie powiesić na ścianie, oprawić ładnie. Będzie to zawsze im przypominało. Nie wiadomo, czy będą dalej uczyli się tego języka polskiego. Być może dla niektórych osób już to jest ostatni etap nauki języka. Dlatego tym bardziej warto to świętować, uczcić i żeby została potem jakaś pamiątka. Czyli jeżeli któreś z naszych dzieci chciałoby jechać na studia do Polski, jakby ta matura, jakie miałaby znaczenie? Podejrzewam, że najlepiej byłoby skontaktować się z uczelnią wyższą, na której dana osoba zamierzałaby podjąć studia. I takie przypadki uczniów przyjeżdżających z zagranicy są indywidualnie rozpatrywane. Jest pewien system przeliczania punktacji, bo system punktacji jest zupełnie inny niż w Polsce. Natomiast trzeba mieć maturę, więc jakby to jest podstawa, jest zrobiona, jest matura, ponieważ bez matury w ogóle nie można by było ubiegać się o podjęcie studiów w Polsce. To jest teraz tylko kwestia przeliczenia punktacji. Różne uniwersytety w Polsce różnie to robią, w zależności od kierunku, w zależności od uczelni. Jeśli ktoś miałby takie intencje, aby pojechać na studia do Polski, to sugerowałabym skontaktowanie się bezpośrednio z uczelnią, albo też z Biurem Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest taka specjalna komórka, specjalne biuro, które zajmuje się właśnie przekładaniem egzaminów zdanych za granicą i dostosowywaniem ich do systemu polskiego. Pani konsul, nie mieliśmy jeszcze przyjemności gościć Pani na naszej antenie. Jak Pani się zaaklimatyzowała w Australii? Dziękuję. Jestem ciągle w trakcie aklimatyzacji, ale idzie mi to coraz lepiej. Także... Podoba się Pani u nas? Bardzo mi się podoba. Bardzo mi się podobają ludzie, których dotychczas poznałam. Są to bardzo wartościowe osoby, z którymi z przyjemnością spędzam czas, także to nie jest tak, że wykonuję tylko swoje obowiązki służbowe, stricte w służbowym znaczeniu, ale też czerpię z tego przyjemność dla siebie. Dziękuję jeszcze raz za dzisiejszy wieczór, bo to takie ważne, żeby nasze dzieci czuły się też Polakami. Bardzo się cieszę i mam nadzieję, że uda nam się jakoś wspólnie doprowadzić do tego, aby tych młodych osób było więcej, które by zdawały czy maturę z polskiego, czy w ogóle, żeby się uczyły języka polskiego, bo jednak to jest taki potencjał, który będzie procentować w przyszłości w zależności od tego, ile tego potencjału będzie, no tak silna będzie nasza społeczność polska tutaj w Australii. Rozmawiam z panem Kazimierzem Bożymem, ojcem jednej z tegorocznych maturzystek i nie tylko po prostu jednej, ale zdobywczyni drugiego miejsca. Gratuluję. No, dziękuję bardzo. Cieszymy się, że się udało maturę zdać, a że tak dobrze, to nie spodziewaliśmy się, ale skoro wyszło, to duża radość dla nas. No i duma chyba. No, oczywiście. Taka rekompensata też za to budzenie, namawianie, że trzeba rano wstać, przekonywanie, że język polski jest ważny. Tak, prawda? Że nie tylko w Polsce można nie porozumieć, ale do Australii na przykład. Także to rzeczywiście naprawdę warto było i zachęcam wszystkich, którzy mają dzieci w wieku szkolnym, maturalnym, do tego, żeby wytrwale nie rezygnowali, tylko starali się nakłonić do tego, żeby języka się uczyły. Dla naszych dzieci to oczywiste jest, że jest to drugi język, bo wszystkie urodzone tutaj czy wykształcone w szkole tutaj, to dla nich angielski jest językiem pierwszym i ten polski to jest już jakby językiem drugim, bo nie chcę powiedzieć obcym, bo jest właśnie bliski i dlatego warto się go uczyć. Ja też dołączam do apelu. Proszę Państwa, prosimy zapisywać dzieci do polskiej szkoły. Im nas jest więcej, tym jesteśmy silniejsi. Czerwone gitary oczywiście jest w piosence Matura. Za pół roku,
będzie. Za godzinę już nie. I co dalej? Święto Kobiet, International Women's Day, obchodzone jest corocznie jako wyraz szacunku dla ofiar walki o równouprawnienie kobiet. Zostało ustanowione dla upamiętnienia strajku 15 tysięcy kobiet, pracownic fabryki tekstylnej, które 8 marca 1908 roku w Nowym Jorku domagały się praw wyborczych i polepszenia warunków pracy. Właściciel fabryki zamknął strajkujące w pomieszczeniach fabrycznych z zamiarem uniknięcia rozgłosu. W wyniku nagłego pożaru zginęło tam 129 kobiet. W Polsce Święto Kobiet zaczęto obchodzić dopiero po II wojnie światowej. Zwyczajowo w tym dniu mężczyźni wręczali kobietom upominki. W okresie PRL w zakładach pracy składano im życzenia i wręczano prezenty, jak na przykład rajstopy, mydło, kawę i pojedynczy tulipan lub goździk. Dzień ten jednak stał się narzędziem socjalistycznej propagandy niż dowodem szacunku dla pięknej płci. Centralne obchody Międzynarodowego Dnia Kobiet zostały w Polsce zlikwidowane w 1993 roku. Definitywnie zniosła je pani premier Hanna Suchocka. Jednak część kobiet nie zgadza się z tą decyzją. Porozumienie 8 marca wznowiło spotkania kobiet i uroczyste manifestacje zwane manifami. Ostatnich kilka charakteryzuje się powrotem do tradycji Dnia Kobiet jako czasu dyskusji na temat praw, potrzeb oraz problemów płci pięknej. Natomiast prywatnie panowie wciąż jeszcze obdarowują pani kwiatami, choć ten zwyczaj wydaje się powoli zanika. A szkoda, kwiaty zawsze są najmilszym podarunkiem i można je dawać niekoniecznie z okazji Dnia Kobiet. A o czym marzą wszystkie kobiety? Oczywiście o wielkiej miłości, wobec czego życzymy wszystkim naszym słuchaczkom, żeby w tym roku, jak grom z jasnego nieba, spadła na nie wielka, wielka miłość. Taka, o jakiej śpiewa Seweryn Krajewski. Czekasz na tę jedną chwilę, serce jak szalone bije. Zrozumiałem, po co żyję. Wiem, że czujesz to, co ja. Ten za krótko trwa, a niech się chwila ta zatrzyma. Moim szczęściem chcemy karmić za ludzki świat. Zdziwiony tak wielka miłość. Nie wiem, czy jej chcę. Nie pytam wcale. Wielka miłość. Nie. Ludzka złość rozłączy, ja i tak odnajdę dzień. Kiedy rozum każe zwątpić, czekaj, zawsze świecy płonień.
No tak, o tym marzą kobiety. A jak wygląda rzeczywistość? Niestety, jak w piosence Macieja Maleńczuka, niewiele ci mogę dać. Tyle marzeń do spełnienia, bylem tylko marzyć chciał. Tyle kwiatów do wręczenia, bylem tylko komu miał. Tyle życia do przebrania, byle życie dało żyć. Tyle grania, balowania, byle chciał balować widz. Tyle spraw do naprawienia, abym mógł naprawić je. Tyle słońca i lecienia, byle zechciał chronić mnie. Tyle wiary do wyznania, gdybym wiedział, gdzie jest Bóg. Tyle dziewcząt do kochania, gdybym tylko kochać mógł. Nie mogę ci wiele dać, na próżno wypłakujesz oczy. Nie możesz jeść ani spać, na jawie marzysz, na jawie śnisz. Nie mogę dla ciebie być, kochany i uroczy. Dlatego jesteś tu dziś, jak groty lejesz łzy. Po prostu tak musi być, bo życie gorzki ma smak. Tak wiele marzeń poszło w pył, a ilu jeszcze pójdzie w piach. Mogło być gorzej, ale może zawsze być lepiej niż jak jest. I jeśli życiu nie pomożesz, umierasz w ciszy jak ten pies. Dostaniesz pomnik za polisę, może od wdowy parę łez. Mówca zaś przerwie martwą ciszę, brał życie takim, jakie jest. A życie nie może ci wiele dać, na próżno wypłakujesz oczy. Nie możesz jeść ani spać, na jawie marzysz, na jawie śnisz. Nie może dla ciebie być zabawne i urocze. Dlatego jesteś tu dziś, jak groty lejesz łzy. Ksiąg nieprzeczytanych, księga życia kart ma 100. 100 rebusów i zagadek, pierwsze dno i drugie dno. Jednym życie będzie dane, drugi życie musi kraść. Los rozdaje karty zgrane. Los nie lubi wcale nas. Nie może ci wiele dać, na próżno wypłakujesz oczy. Nie możesz jeść ani spać, na jawie marzysz, na jawie śnisz. Nie może dla ciebie być łaskawy, nie uroczy. Dlatego jesteś tu dziś, jak groty lejesz łzy. Dlatego jesteś tu dziś, jak groty lejesz łzy. Dlatego jesteś tu dziś, jak grochy lejesz łzy. I mam dla Państwa parę komunikatów. Oto pierwszy, otrzymany z Konsulatu Generalnego RP w Sydney. Dotyczy on dni poradnictwa ZUS-u, które będą organizowane 14 marca o godzinie 18 w Konsulacie Polskim. 15 marca o godzinie 15 w Klubie Polskim w Ashfield i 16 marca o godzinie 15 w Klubie Polskim w Bankstown. I kolejny komunikat dotyczący drugiej edycji festiwalu imienia Krzysztofa Klęczona. 27 czerwca 2014 roku startuje druga edycja festiwalu imieniem Krzysztofa Klęczona w Pułtusku. Tymczasem już od 14 stycznia młode zespoły i wykonawcy z Polski i z zagranicy mogą wysyłać swoje zgłoszenia do udziału w konkursie festiwalowym.
Impreza daje młodym, rozpoczynającym dopiero karierę zespołom i wokalistom szansę na zaprezentowanie się szerszej publiczności. W dniach 27-28 czerwca w Pułtusku odbędzie się druga edycja festiwalu. Zainteresowanych odsyłam na stronę internetową www.pultuskfestival.pl. I tak doszliśmy do końca naszej audycji. Za tydzień zapraszamy na audycję Jerzego Moskały. Słuchaliście Państwo audycji polskiej sekcji Radia 2000 FM przygotowanej przez Beatę Rumianek. Podaję jeszcze raz numer telefonu, na który można będzie dzwonić między 13 a 13.15 97 15 54 11, aby podzielić się z nami swoimi uwagami. Życząc wszystkim naszym słuchaczom słonecznego i szczęśliwego weekendu, z Państwem prowadząca audycję Jaga Nasielska i Mariusz Szudziński. A przed nami niedziela, mamy nadzieję, że będzie słonko. I oczywiście niedziela będzie dla nas, śpiewa zespół Plan. Do usłyszenia za tydzień. Jakoś nie mogę się z Państwem rozstać. Wróciłam na antenę, aby przypomnieć Państwu, że w sobotę 15 marca o godzinie 15.30 w klubie polskim Bankstown odbędzie się, miało miejsce dodatkowe spotkanie z redaktorem Stanisławem Michalkiewiczem. Tematem spotkania będzie antypolonizm. Natomiast w niedzielę 16 marca o godzinie 13 w Domu Polskim
122 Chapman Road, Broadmeadow, Newcastle, odbędzie się ostatnie australijskie spotkanie, którego tematem będzie scenariusz rozbiorowy. Serdecznie zapraszamy w imieniu Stowarzyszenia Nasza Polonia, Adam Gajkowski. Jeszcze raz wszystkiego dobrego, do usłyszenia za tydzień. Pamiętasz tamten dzień, a on to właśnie ja. Ty ciągle ta sama. Na pewno w twoim życiu wiele ważnych zmian. Spotkanie po latach i nagle coś we mnie powraca. Wróciłem na chwilę do tamtej nocy gorącego ognia.